Polski rząd musi wspierać wszystkie polskie firmy, wszystkie te podmioty gospodarcze, które generują zyski do budżetu państwa. I jednym z takich sektorów, które należy wspierać, oprócz wszystkich innych polskich, jest również polski rynek właśnie tych firm farmaceutycznych, tych, które produkują najnowocześniejsze leki na świecie, tych firm, które również polskie najnowocześniejsze leki mogą w przyszłości produkować. I oczywiście polski rząd, jako mogę się wypowiadać jako przewodniczący zespołu parlamentarnego do spraw wspierania przedsiębiorczości, my jako parlamentarzyści musimy mieć przede wszystkim na uwadze rozwój polskich firm, rozwój polskich sektorów, tych właśnie dynamicznie rozwijających się, między innymi właśnie sektora farmaceutycznego, który może być jednym z takich sektorów będących kołem zamachowym dla polskiej gospodarki. No, polscy pacjenci na pewno będą mieli nowoczesne leki, polscy pacjenci będą mieli gwarancję tego, że tych leków nie musimy sprowadzać, polscy pacjenci będą mieli również komfort posiadania właśnie takiej świadomości, że są w ramach patriotyzmu konsumenckiego, czyli bardzo ambitnej postawy społecznej, że są w stanie kupować polskie produkty, również te farmaceutyczne. Widzimy duże zainteresowanie tymi produktami na polskim rynku. Pytanie jest takie, czy te wszystkie leki mogłyby być polskie. Jeżeli one mogłyby być polskie, mogłyby być produkowane w Polsce, mogłyby być w Polsce fabryki, które te leki wytwarzają. Budżet państwa mógłby korzystać z funduszy, które dzięki temu wpływają do tego polskiego naszego skarbca, który później dzieli równo do różnych grup społecznych te środki, więc jest bardzo poważna potrzeba rozmawiania o tym, jak ten przemysł farmaceutyczny polski, również z pozycji parlamentarzystów, z pracy również nas posłów w różnych zespołach, w różnych organizacjach, w których się znajdujemy, jak po prostu możemy ten przemysł wspierać i to jest najważniejsze zadanie. Tak jak powiedziałem, ten przemysł może być kołem zamachowym dla polskiej gospodarki. W Polsce przez ostatnie lata mamy do czynienia z pewnymi wieloletnimi opóźnieniami. Refundacyjny tryb, który został powołany w tym celu, żeby mógł służyć również naszej ojczyźnie, musi być w tej chwili potrzeba rozmowy o szybkim trybie wdrożenia tego trybu, więc jakby dzisiaj mówimy o pewnych bolączkach, dzisiaj podczas dzisiejszej konferencji mówimy o tym, co możemy zrobić, żeby ten tryb mógł funkcjonować i mam nadzieję, że również po dzisiejszym spotkaniu znajdziemy rozwiązania na to, żeby dalej je wdrażać w życie. Mam nadzieję, że to jest ten czas, kiedy właśnie już o tych opóźnieniach, o tych zaszłościach, o tych wszystkich barierach, które również w tym wypadku funkcjonowały czy funkcjonują, w końcu będziemy mogli przestać rozmawiać, a będziemy mogli mówić o dynamicznym, zrównoważonym rozwoju, bo tryb refundacyjny, tak, RTR jest również wpisany w strategię zrównoważonego rozwoju, więc jest szalenie ważnym również dla nas, parlamentarzystów, którzy w polskim Sejmie dla społeczeństwa polskiego pracują.